mróz, mówię pani, koty belczały. Taki był mróz silny, że nie do wytrzymania. I te śniegi, i to wszystko. A ja byłam w czerwonych pantofelkach takich, wie pani. Pamiętam, jak ludzie opowiadali, że OSP Świętalnie miały pierwsze strażackie mundury w powiecie. Co, ale przyjęli, później się uskało ręce, rany, żywe rany były na tych ręcach, na te. Jak przyszli do domu, mieli drudzy we wsi, jak telewizor mieli. To tak się ludzie schodzili do nas, dużo kuchni, mieli taką, duża kuchnia była. Tak te ludzie się schodzili, to matka najpierw wannę fasoli postawiła, żeby wyłuskali, dopiero mogli iść dziennik obejrzeć. Przyjechali, to w Lipowcu tam stały te puste domy, nie to tak na końcu wsi i te robili okopy, już kopali to 8 czy 9 lat. Jak tam gdzieś? Nowa mówi, nie dało się, nieraz chłopaki te starsze chcieli uciekać. Mówi, ile rozstrzelali na tych okopach tych dzieci. Tak. No to dzieci były.